Gościem poranka jest pan Andrzej Seremet, prokurator generalny. Jak już dzisiaj wiemy, najprawdopodobniej pierwszy i ostatni niezależny prokurator generalny. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wszystko, czy wiele na to wskazuje? Wczoraj, no wskazał na to wczoraj pan poseł Piotrowicz, który stał się takim głównym rozgrywającym, jeżeli idzie o wszystkie sprawy prawno-konstytucyjne, który powiedział coś takiego, że niezależny to ma być sąd, niezawiśli sędziowie, natomiast prokuratura jest jedynym narzędziem władzy wykonawczej do kształtowania orzecznictwa sądów w imię sprawiedliwości. Co pan na to? Ten wywód należałoby poddać gruntownej analizie, która zajęłaby nam pewnie tutaj wiele więcej czasu niż mamy na to przeznaczone. Ja powiem w ten sposób, że mnie nie przekonują te argumenty, które wysuwane są za potrzebą ponownego połączenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, jakoby rząd ponoszący odpowiedzialność według konstytucji za bezpieczeństwo wewnętrzne i ład publiczny, przy pozbawieniu go możliwości wpływu na prokuraturę, czyli przy tym funkcjonowaniu prokuratury poza strukturą rządową, nie będzie mógł tego zadania wykonywać. Myśmy z tym argumentem spotykali się jeszcze w roku 2010, wtedy, kiedy zaczęła funkcjonować niezależna prokuratura, i ten argument został całkowicie przez osoby, które w sposób analityczny do tego podeszły, został całkowicie wykluczony, ponieważ w pewnym skrócie to ujmując, te przesłanki, te zadania rządu, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne i ład porządek, są możliwe do realizacji przez rząd przy pomocy policji i służb i innych organów, które do tego są powołane, zgodnie z ich zadaniami. Zadaniami prokuratury jest ściganie przestępstw, czy też czuwanie na ściganiem przestępstw, mniejsza w tym momencie o precyzyjne ujęcie, bo ono w projekcie jest też powtórzone, ale trochę inaczej. I z drugiej strony strzeżenie praworządności. I te zadania również w projekcie się prokuratury nie zmieniły, w projekcie obecnym, który jest procedowany w Sejmie. No ale ponad to zmieniło się wszystko. Nijak. Poza tym zmienia się bardzo wiele, jeżeli nawet nie wszystko. I powiem tak, kierunek, być może to niektórych zdziwi, kierunek zmian w moim przekonaniu nadawał się do aprobaty, bo nawet no w rozmowie, którą... Ja się upominałem o podobne instrumenty, ale to nie znaczy, że instrumenty tożsame, takie same, a przede wszystkim no, kwintesencją całego sporu i problemu jest to, czy ma istnieć w ogóle niezależność prokuratorów podejmujących czynności procesowe, to już nie a jeżeli ma, jaki jest zakres. I ja właśnie optowałem cały czas za tym, żeby ten zakres niezależności prokuratorów został odpowiednio precyzyjnie w ustawie ujęty. Tego przez 6 lat nie dokonano. Natomiast cały czas, do dzisiaj jeszcze i do momentu wejścia w życie tej zmiany, tej czy innej, ale w każdym razie mamy taką rzeczywistość, w której prokurator generalny i żaden prokurator nadrzędny nie może ingerować w treść czynności procesowych prokuratora. Ale tak, czy skrajny to jest dobrze, model, czy źle? Tak skrajny model nie jest dla mnie jako prokuratora generalnego. Panu czasem zarzucano, że pan nie ingeruje, a czasem mówiono, że dobrze, że pan nie ingeruje. Ano właśnie. Podejrzewam, że ta dyskusja będzie się toczyć tak długo, jak długo prokuratora będzie trwać. Teraz już nie będzie żadnych dyskusji. Jeżeli wejdzie, chyba że wejdzie w życie ta ustawa w takim kształcie, jaki jest obecnie procedowany. Ja się przyglądam i tym propozycjom i przyglądam się przez wiele lat funkcjonowania prokuratury rozwiązaniom europejskim. Takie, które są zawarte w innych krajach unijnych, czy też takie, które wynikają z dokumentów europejskich. Nigdzie nie jest wyraźnie powiedziane, że zakazuje się prokuratorom nadrzędnym, w tym prokuratorowi generalnemu, ingerencji w tok czynności procesowych, a więc, że mu zabrania się wydawania poleceń odnośnie takiego czy innego postąpienia. Problem jest w tym, żeby odpowiednio obudowane były takie możliwość takiego wydawania poleceń. Ja przewidziałem sobie 5 takich kryteriów, które spełniałyby standardy europejskie, przy pomocy których moglibyśmy rozwiązać problem niezależności. Otóż co do zasady godzimy się z tym, że prokurator powinien być niezależny w treści czynności procesowych, ale istnieje możliwość wydawania poleceń, czyli ingerencji w treść tych czynności pod tymi 5 warunkami. Pierwszym z nich to jest przede wszystkim transparentność. A więc to, że wszyscy wiedzą, że prokurator nadrzędny wszedł... Więc jest na piśmie, w aktach głównym z uzasadnieniem i przede wszystkim z możliwością jakby zachowania się tego prokuratora, wobec którego takie polecenie zostało wydane. A więc nie przetrącania mu kręgosłupa, prawda? Zmuszania go do
tego, żeby on prowadził w określonym kierunku i żeby każda jego czynność była poddawana takiej weryfikacji przez przełożonego. A więc możliwość wyłączenia się od udziału w tej sprawie. Dzisiaj te możliwości ostatnie, więc wyłączenia są bardzo ograniczone, bo ma od nich rozstrzygać dopiero prokurator bezpośrednio przełożony nad tym, który wydał polecenie. Gdybyśmy spokojnie, precyzyjnie obudowali w ten sposób niezależność prokuratury, to wydaje mi się, że taka formuła mogłaby rzeczywiście mieć swoje znaczenie. Bo prokuratorzy nie są niezawisłymi sędziami. To nie może też być tak, że prokurator, być może to miał na myśli prokurator Piotrowicz, że niezależność prokuratorska nie jest tożsama z niezawisłością. Który ma rząd, żeby kształtować orzeczenie. No, powiedział wyraźnie, że nie ma miejsca. A tu akurat minister sprawiedliwości ma prawo na przecież kasacji, więc to ma żadną niezależność. Chciałam pana zapytać, pan przez tą swoją kadencję zbierał różne doświadczenia, rozmawiał z kolejnymi ministrami sprawiedliwości o konieczności zmian w prokuraturze. Czy ten projekt, który jest w tej chwili procedowany w Sejmie, był z panem w jakikolwiek sposób konsultowany, żeby zapytać o te doświadczenia? My dostaliśmy jako prokuratura generalna projekt, ten, który jest obecnie procedowany kilka dni temu, nie potrafię daty podać, chyba na początku stycznia. Myśmy oczywiście wtedy, kiedy ukazał się na stronach sejmowych, natychmiast przystąpili do jego analizy. Czyli i do zastanowienia się. Czyli później niż się ukazał na stronach, dostaliście? Kilka dni później. Opracowaliśmy opinię z natury rzeczy trochę powierzchowną, ponieważ czasu było bardzo, bardzo wiele. Wyznaczyliśmy sobie termin do 15, żeby zebrać z różnych departamentów i komórek prokuratur opinie, no ale trzeba było to wszystko przyspieszyć i złożyliśmy 2 dni temu, chyba jeśli dobrze tak oceniam chronologię, złożyliśmy opinię w Sejmie, wysyłając najpierw faksem, a potem oryginał i ta opinia odnosi się do poszczególnych takich węzłowych propozycji zawartych Był pan projekcie. Wczoraj zaproszony do Sejmu na dyskusję? Nie miałem zaproszenia. Mam nadzieję, że w komisjach, że będzie to możliwe do realizacji w komisji. Ma pan nadzieję, że coś się zmieni? Czy moje nadzieje budzi to, że ta ustawa nie jest procedowana w takim szalonym tempie, jak niektóre inne wcześniejsze ustawy? No bo jeszcze pana kadencja, którego 6 marca jest końca, tak, dokładnie, tak? 6 marca, bo ja 6 marca jeszcze składałem ślubowanie przed prezydentem Kaczyńskim. Jest jeszcze trochę czasu. Który z tych przepisów uważa pan za najgroźniejszy? No właśnie ten, który mówi o możliwości o możliwości wpływania. Myślę też, że zupełnie niepotrzebne. A co to jest za sens zamiana tych, oprócz weryfikacji oczywiście prokuratorów, zamiana apelacyjnych na regionalne? No ja nie widzę specjalnie tu powodów do tego, żeby zmieniać tylko szyld, przy tej okazji jeszcze dokonywać zmiany na pewno składu osobowego prokuratora apelacyjnych. Żeby było też jasne, ja się nie sprzeciwiam temu, że podobny mechanizm może działać wobec prokuratury tej przyszłej krajowej, bo ja sam dokonywałem swoistej weryfikacji przy tworzeniu prokuratury generalnej. Mogłem dobrać ludzi do niej, a innych pozostawić poza obrębem tej struktury, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że wtedy ten mechanizm działa w ten sposób, że prokuratorzy, którzy nie dostali się do prokuratury generalnej, szli na stan spoczynku z pełnym uposażeniem. To teraz mogą wrócić. Albo mogli pracować w prokuraturze apelacyjnej. Teraz natomiast nie przewiduje się tego dolnego jakby limitu jednostek, do których prokurator generalny może wskazać miejsce prokuratorom, którzy się nie zakwalifikują do prokuratury. Wysłać, tak? Nie ma tutaj ograniczeń, nie ma przeszkód, że można wysłać go także do prokuratury rejonowej. Wydaje mi się, że to jest między innymi ten przejaw niepotrzebnej możliwej destabilizacji prokuratury. To jest jeden z tych przepisów, który w moim przekonaniu nie powinien funkcjonować. Prokuratura jest bardzo wrażliwa. Naprawdę przez te moje 6 lat zbierałem różne doświadczenia i wiem, że jest szalenie wrażliwa, gdy chodzi o zmiany strukturalno-osobowe. Co nie znaczy oczywiście, że nie można ich jakoś dokonywać, ale to wszystko powinno być naprawdę z umiarem i z głęboką refleksją dokonywane. No to już wiemy, że będzie rewolucja. Jak można pana zdaniem odkręcić śledztwo smoleńskie, bo rozumiem, że teraz trzeba będzie udowodnić, że był zamach albo coś innego. No w każdym razie coś, co jest zgodne, mniej więcej zgodne z ustaleniami zespołu Antoniego Macierewicza, ponieważ inaczej to wszystko, ta cała propaganda obozu Prawa i Sprawiedliwości nie miałaby sensu. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że nikt nie zechce jednak odkręcać, jak to pani redaktor powiedziała, ustaleń śledztwa smoleńskiego, bo to przecież byłoby działaniem bezprawnym. Są określone ustalenia zawarte w dokumentacji śledztwa 54 przez
przez 10 prokuratury, Wojskowej Prokuratury Warszawskiej. Są tam opinie, bardzo wiele opinii i są tam już pewne konkluzje, które prokuratura przedstawiała chociażby w marcu, na konferencji prasowej w marcu 2015 roku odnośnie przyczyn tej katastrofy. Te czynności, które pozostały do ukończenia, czynności w zakresie opinii genetyczno-biologicznych, już takie końcowe, uzupełniające, no nie mają już przełożenia na istotę rzeczy, to znaczy na ustalenie główne, czyli te, które nas wszystkich interesuje, więc jaka była przyczyna katastrofy. No ale przecież nie wyobraża sobie pan, że Antoni Macierewicz przyzna nagle, że co, że samolot, że to była normalna katastrofa lotnicza? Minister Obrony Narodowej nie jest prokuratorem wojskowym, ani naczelnym prokuratorem wojskowym, ani prokuratorem generalnym. Ale ma wpływ, tworzy nową komisję. I to będzie jednak odrębne zagadnienie. Na ten temat nie chciałbym się wypowiadać. Mnie interesuje to, co jest w śledztwie i to, co się dalej z nim może dziać. Uważam, że podważenie tych ustaleń, które przecież są oparte o ekspertyzy najwybitniejszych przedstawicieli poszczególnych dziedzin związanych z lotnictwem w Polsce. No, naprawdę lepszych nie można było znaleźć. Są logiczne, są wielokrotnie uzupełniane na skutek interwencji pełnomocników pokrzywdzonych, którzy zgłaszali krytyczne uwagi do niektórych ekspertyz, więc ponownie poddawano ekspertom możliwość odniesienia się do tych uwag. To czyniono, uzupełniono, więc wydaje mi się, że to śledztwo no, jest taką wartością i jakością, którą nie uważa pan, że po prostu to śledztwo powinno było zostać dawno umorzeniem zakończone? Bo i tak, gdyby postępować zgodnie z regułami sztuki, to tam jest tylko umorzenie. Nie wydaje mi się, żeby można było iść tutaj na skróty, ponieważ jestem przekonany, że... To nie są skróty, ono trwa tyle lat. No więc właśnie, ale istnieją obiektywne przeszkody, które uniemożliwiają z jego zakończenia, chociaż to zakończenie jest już bardzo, bardzo bliskie. Dlatego, że jeżeli zakończyłoby się taką decyzją, z umorzeniem bez zbadania tych wątków, które może się nie przekładają na konkluzję no pan, główną, no ja ale są znowu, jednak że niezbędne tam dla Rosjanie fałszowali dokumentację medyczną. No tak, ale to naprawdę jest... trudno, czyli kawałek tak... nogi, przepraszam, że powiem brutalnie, czy został przyporządkowany. No w katastrofie lotniczej tak już jest. Dotknęła pani redaktor istoty rzeczy nie w sensie może prawnym, ale w sensie takim, powiedziałbym, no, przeciętnego czy właściwego odbioru pewnych, czy miary pewnych rzeczy. Myśmy się spotykali wielokrotnie przecież z zarzutami, że ponownie na przykład dokonuje się ekshumacji czy coś takiego. Myśmy chcieli to zrobić po prostu bardzo dokładnie i to wojskowym prokuratorom przyświecało. Natomiast wielokrotnie część opinii publicznej nie zdawała sobie sprawy, myślę, że też do dzisiaj to jakoś tkwi, jaki charakter ma takie zdarzenie. To, że powiedzmy szczątki zostały rozrzucone, czy samolotu na takie czy innej przestrzeni, to, że pojawiają się na przykład na miejscu katastrofy wielokrotnie, wiele miesięcy po jej już zaistnieniu. Zdarzały się przypadki odnalezienia jakichś elementów tego samochodu, czy nawet elementów, no niestety fragmentów ludzkich ciał. To jest natura katastrof. Myślę, że właśnie to, co pani powiedziała, powinno być publiczności uświadamiane. To jest straszliwy wypadek o straszliwie rozległych skutkach. I dlatego nie można wyciągać jakichś pochopnych i kategorycznych wniosków, które mają wskazywać na to, że coś robi się niedbale, czy też coś się robi bardzo powierzchownie, w sytuacji, kiedy odnajduje się po latach jakiś element tej katastrofy. To jest naprawdę żmudna, wielokrotna praca. Ja mam nadzieję, gorąco w to wierzę, że po zakończeniu tego śledztwa ukaże się naprawdę tak zwana biała księga i każdy będzie miał prawo zobaczyć, jak prokuratorzy prowadzili to postępowanie, jak żmudnie, jak trudno, w jakich trudnych okolicznościach i wewnętrznych, i zewnętrznych to wszystko przebiegało. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Sarema, czy spodziewał się pan, żeby startując do konkursu kiedyś na stanowisko prokuratora generalnego, to był przecież otwarty konkurs, że będzie pan pierwszym i ostatnim niezależnym prokuratorem? Nie spodziewałem się. Myślałem, że ten model zostanie przy pewnych zmianach niezbędnych absolutnie, że ten model będzie jednak w przyszłości modelem stałym, ale okazuje się, że chyba nie. Nie jest dla pana zaszczytem, że w ten sposób przechodzi pan do historii polskiej prokuratury. Mógłbym przejść do historii z innych powodów, niekoniecznie tych.